trochę głupio, że na nim jedzie. Przyzwyczajono go stoi. Mam za duże nogi, mi normalnie się ruszają, kiedy tak. Ja. Ja mi będzie Kijowo jechać, bo za duże buta. Dzisiaj który? 18. 18 marca 2018. No, tydzień temu było plus 16 stopni. Sam podziwiajcie się. 16 stopni. I kurde, ja się trochę na obleką, ja myślę, że będzie zimniej. A tu kurde czuję się jakby w tym marcu, bo dzisiaj jest 11 marca 2018. Tak się czuję, kurde, jakby mi co najmniej jakieś upały były. A teraz teraz było minus 6. Tydzień temu była wiosna, a teraz aż jest zima. Dodatkowo z wiatrem ze wschodu. Śnieg sypie. I coraz to bardziej realne wydają się narciarskie święta wielkanocne. No. Prawdę powiedziawszy, jakby tak się utrzymało, to ja bym na narty w święta pojechał. A Wielkanoc za 2 tygodnie. No chociaż niby w połowie tego tygodnia jakieś temperatury tam 8-9 stopni mają być na plusie. A potem zaś ma być zimno. Fujo śniegiem. Fujo, wieje. I tak to wygląda. Warunki widać, że dobre, chociaż tam jakiś lód jakaś pokazuje. No, w piątek deszcz padał i tu było zawrzyte. I to może być lód. Thank you.
Ja. Ona się martwi bardzo, bardzo już nie ma. Wystarczy raz przejechać. Co? Wystarczy raz przejechać. Jeżdża sama spadnie. To na moim się lepiej jest. No, to pierwszy zjazd za nami. Wiatr piorunowy. Ale na górze. Ten wiatr mamy akurat, że nas hamuje. Ja. No lodu takiego tam nie było widać. Zobaczymy tutaj teraz. Jeden mi tam drugie zajechał. No widziałam właśnie. Ja się wbiłam między nimi, ale też tak uważałam, żeby mi czasem. Jakbym jechał w Egipcie, to by było tak jak ta baba z tym dziołkiem na Słowacji. No, widziałam właśnie, że ci zajechał. No ale zawsze ten z tyłu ma uważać. No ja no. No i tu nie wieje, a tam na szczycie... Pieruńsko wieje. Znaczy nie na szczycie, bo to nie ma szczyt jeszcze. No ale... Na polanie. Przy schronisku. To jest ostatnio nasza skira i za tej zimy. No tej zimy może ja. No raczej na pewno, bynajmniej w moim przypadku. W moim to jeszcze nie jest pewne. Bo jak jest dzisiaj 18, no to jeszcze 2 dni i koniec będzie. Bo ja równie dobrze mogę i pojechać. Mogę jechać, w środę mogę jechać. Ale mnie się zdąży, jeżeli to tak się utrzymie co najmniej do środy, czwartku, to następny weekend też będzie jeszcze narciarski albo mieszany. Ja mam w piątek muszę, sobotę noc. Też wszystko dopiero w niedzielę. Znaczy się ja myślę w sobotę rano zajechać. A, w sobotę rano. Też by było możliwe. No, tu wieje fest. Chociaż prognozę pogody na najbliższy tydzień my już pałkę wysłuchali. Ja? Ja. I jakie mają? No, strachliwe wiatry i strachliwe drogi. Thank you.
kiepsko się jedzie, jeździ za dużych butach. Co? Za dużych butach się kiepsko jeździ. Bo ci noga ślizgą w butach. Hmm. Miałam ubrać drugą skarpetkę, ale ja bym ubrała tę drugą skarpetkę, to byś tych butków już nie zapłał. To by już nie było szans, żeby ich zapłał. Nie ja. Jakoś pojeżdżę. Tu jest dużo lodu. Tu się nie idzie jest zatrzymać. Także te jej narty nie są aż takie zbruszone. Fest lodu. To ten deszcz tak zrobił. Ale wiesz co, nie, to by nie było, bo śnieg padł, tylko że wiatr ten śnieg odsuwał. Ja zwiewo go. I ten lód wystaje. Do 21.30 niby jest to planowane, ale... Zobaczymy, ile wytrzymiemy. Jak to wytrzymiemy przy tych wiatrach, to będzie super. No tu tak nie wieje, dopiero tam... Jak się te drzewa kończą, te strumy. O. To zaczyna wieć. Tylko, że jej buty są wygodniejsze niż moje. Moje, bo są już zdeptane tam. No wieje, fest. Rusy dają popalić, ale... U nich prawie dzisiaj są wybory prezydenckie. Szaleją. Jest tylko jeden kandydat. Znaczy się, kandydatów jest więcej, ale już wiadomo, kto wygra. Czyli tamci to są tylko dla proformy. Ja się pokazać. To nie jest to. Ponoć, że frekwencja jest 100%. Że coś kurwa, oni muszą. Jak mają obiecane flaszki do żołki i coś tam jeszcze, no to... Wieje i wiecznie przestaje. Wieje z Polski do Czech.
Ja. A ty chyba klucz? Tak, kukurydza się tam nagrała. No, klucze od pałka, a kapka od pałka. O pierunie. Ja. To żółwie kapsaje głęboko. Ciekawe jak tam nasi skoczyli. I co, Wikersund? Do Stocha wystarczy trzecie miejsce i ma Puchar Świata. Ale tam wieje jak się zjeżdża. No, po prostu. Bez wieje. Kończymy taski rajza.